Vader. Bardzo mocny przeciwnik, a przede wszystkim zaskoczył nas zawodnik z Chin. Bardzo, bardzo dobre warunki, bardzo dobrze grał dzisiaj, no nie dawaliśmy rady z nim, szczególnie w ataku i szczególnie w zagrywce. Nie graliśmy źle, ja bym powiedział nawet, że graliśmy w miarę dobrze, tylko że niestety jednak to przyjęcie nie było równe. Nie przyjmowaliśmy regularnie, a też często puszczaliśmy asy. Co nam też, szczególnie w końcówkach, co nam nie pozwoliło powalczyć w tym trzecim secie, w tym czwartym secie, i to oczywiście tak trochę, jestem bardzo zły przez to, bo nie fajnie tak kończyć set albo mecz, kiedy tobie wpada i ty nie potrafisz nic zrobić. Teraz każdy mecz próbujemy grać na maksa, próbujemy pokazać to, co potrafimy w tej chwili. I myślę, że wszyscy, każdy z zawodników naszej drużyny to rozumie i chłopaki starają się i to widać, że jak mogą, to nie odpuszczałem na tym boisku, natomiast Resovia to jest też przeciwnik z wyższej półki i oczekiwać, że wygramy ten mecz, chyba bym tego nie robił, a natomiast marzy mi się dobra walka z nimi. Ciężko, kawałek praca dla nas. Myślę, że niedobrze zaczynaliśmy, bardzo powoli, brakowało troszeczkę presja przede wszystkim na ataku i nie wiem, ale szczerze mówiąc, ten mecz spodziewałem się troszeczkę, że nie będzie łatwa, bo cały czas przede wszystkim w domu oni tutaj powalczą. Ale koniecznie wygraliśmy, trzy ważne punkty są potrzebne dla nas, więc możemy być zadowoleni. Świetne wejście dzisiaj, MVP spotkania. Co możesz powiedzieć o tym waszym nowym graczu? Potencjał ma. Myślę, że to jest, był widoczny, że naprawdę fajny, bardzo pozytywny gość i patrząc na to, że tylko przez 2 tygodnie teraz trenujemy razem, to całkiem dobrze wygląda. I naprawdę duży potencjał ma, duża energia dzisiaj dał i zasłużony MVP i bardzo cieszę się dla niego.